Szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj znajdujemy się w kruchcie, czyli w tylnej części kościoła, miejscu przeznaczonym dla katechumenów, czyli kandydatów do przyjęcia sakramentu chrztu oraz pokutujących grzeszników. W kruchcie przy wejściu znajduje się kropielnica. Wkładając dłoń i czyniąc znak krzyża, przypominamy sobie o tajemnicy Chrztu Świętego. Przebywając w tym miejscu, czyli w kruchcie kościoła, warto wspomnieć o takiej funkcji jak ostiariusz. Jego zadaniem było otwieranie drzwi kościoła i witanie przybywających gości na nabożeństwo bądź Eucharystię, a następnie po zakończonej liturgii słowa i rozesłaniu przez diakona, katechumenów i pokutujących grzeszników, zamykanie za nimi drzwi do kościoła. Dzięki Wam serdeczne za uwagę. Pamiętajcie o lajkowaniu i subskrybowaniu oraz o komentarzach. Szczęść Boże i do zobaczenia!